końcu się zamotywowałem zrobić ten film. Także cześć! Cześć! Artem z tej strony! I w tym filmie pokażę ci skatepark w Chełmku i zobaczę w ogóle jaki on jest. Także bez zbędnego tego... Lecimy z tematem. No dobra, i pierwszą przeszkodą, od której zacznę, będzie... Taki murko manual pad, bo ta przeszkoda jest dosyć niska. Tak, wiem, że to jest tak dziwnie nagrane, ale kamera w tej sekcji nie wykryła mikrofonu. Zaraz obok tego mniejszego murka znajduje się oczywiście większy murek. No i chyba to tyle, jeżeli chodzi o ten murek. Nic szczególnego, po prostu murek, troszeczkę większy, no i tyle. Dobra, tutaj się znajduje mini rampa. Tylko ta mini rampa jest trochę dziwna, bo nie jest tak jak na przykład na innych skateparkach, że wygląda ona tak, że jest... No jakby to powiedzieć, tutaj quarter, później jest podłoże, czy jakoś tak i znowu quarter, tylko to jest tak, że jest quarter, płaska powierzchnia i znowu quarter. No nie wiem, przy budowie tego skateparku myślę, że to wyglądało tak, że najpierw postawili quarter i później drugi quarter i to wygląda tak, a nie inaczej. Ale moim zdaniem mini rampa nie jest aż tak wysoka i można tutaj wbić jakiś fajny trik naprawdę. Tutaj się znajduje kwadratowa rurka na flacie. Przydałaby się taka na moim lokalnym skateparku, bo u mnie właśnie nie ma. Z tej strony jest dosyć duży quarter, z którego można się rozpędzić na fanboxa. I to tyle. A z przeciwnej strony znajdują się tutaj takie dwa bęki, które są przydzielone takim dosyć małym quarterem. Kreatywne moim zdaniem. No to dobra, przejdę teraz do ostatniej sekcji tego skateparku, czyli do fanboxa. I na fanboxie znajduje się, mam nadzieję, że tutaj to widać, kątówki z jednej i z drugiej strony. No oczywiście bank z jednej... No oczywiście bank z jednej i z drugiej strony. Huba z jednej. No i drugiej strony. No i na górze znajduje się okrągły bump to bar, czyli rurka, która jest w dół i na płasko. No i to są wszystkie przeszkody, które się znajdują na tym skateparku. No to może teraz jakiś mały montażek. No cóż, jeżeli chodzi o ten skatepark, to naprawdę wszystko. No to dobra, no to teraz powiem, co mi się podobało i co mi się nie podobało. Podobała mi się bardzo nawierzchnia, bo to jest taki żel betonik. Coś podobnego jak w Chrzanowie. Może i nawet taka sama nawierzchnia jak w przypadku Chrzanowa. Czyli śliski, naprawdę spoko, nic dodać, nic ująć. Jeżeli chodzi o przeszkody, no to też bardzo fajne. No w przypadku Chrzanowa, no to jest tutaj na przykład rurka na flacie. No, bo w Chrzanowie nie ma niestety. A jeżeli chodzi natomiast o minusy tego skateparku, to no jest dosyć mały, naprawdę. No moim okiem oczywiście, więc no. No cóż, zapraszam bardzo wszystkich Was na ten skatepark, także to wszystko w tym filmie. Jeżeli Ci się spodobało, no to oczywiście zostaw srapeczkę w górę, a jeżeli Ci się nie spodobało, no to napisz mi w komentarzu, co Ci się w tym filmie nie spodobało. Także to tyle. Ciekawe, jaki będzie następny, no sam jeszcze tego nie wiem. Także trzymajcie się, no i cześć!